Dobry wieczór, kochani. Witam Was serdecznie na imprezie urodzinowej z okazji 5 lat Fit Edukacji. Wypadałoby, aby dzisiejsza impreza odbyła się z hukiem, idealnie. I z hukiem jest, nie idealnie, bo jak widzieliście, mamy obsuwę czasową i to taką porządną. Widzę, że już tutaj w komentarzach pisaliście nawet, że szampan o 20:00. I że w ogóle to się tak wszystko przesunie, ale cieszę się, że tutaj jestem z Wami. Powiem Wam, że po prostu największy krach techniczny dzisiaj się wydarzył od w ogóle powstania wszystkiego, co się tutaj dla Was z naszej strony w sieci dzieje. Ale mam nadzieję, że uda nam się to jakoś uratować. Dzisiaj świętujemy 5 lat Fit Edukacji. I będziemy sobie opowiadali o tym, co się wydarzyło przez ten czas. Dzisiejszy webinar ma taki charakter trochę wspomnieniowy, ale też zapowiadający to, co będzie nowe. Opowiem Wam o tym, z czego jestem dumna, z 5 projektów, z których jestem najbardziej dumna i o 5 pomysłach, które są już w realizacji na najbliższy czas i które zamkną się, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, większość z nich na pewno tak. Piękne jest to, co w nas zostaje. Właśnie takimi słowami zakończyłam mój ostatni rok, jaki przyszło mi pracować w gimnazjum, prowadząc swoją ostatnią klasę. Takim właśnie tekstem i niezapominajkami zakończyliśmy to, co wspólnie tworzyliśmy w szkole. I powiem Wam, że podobne refleksje mnie teraz naszły, kiedy przygotowywałam to spotkanie dzisiejsze dla Was, że dużo się zmieniło. My się bardzo zmieniliśmy, ale to, co było piękne, zostanie w nas i mam nadzieję, że będziemy sobie mogli tutaj wspólnie razem wspominać. Dla osób, którzy są tutaj nowi, tak w skrócie się przedstawię. Nazywam się Katarzyna Skolimowska. Od 14 lat jestem związana z edukacją, przez 8 lat w szkołach, a już od jakiegoś czasu tworzę swoją przestrzeń. W zasadzie już równiutko 5 lat. Fit Edukacja, która kiedyś się nazywała inaczej, zaraz sobie przypomnimy. Jestem mamą 6-letniej Oliwki, która zresztą jest tutaj ze mną i dzisiaj będzie miała bojowe zadanie. I tworzę Fit Edukację, którą mam nadzieję, że kochacie, tak jak ja. 5 projektów, z których jestem dumna. Ciekawa jestem, czy podobne wspomnienia Wam będą towarzyszyć, więc kochani. Zanim się pojawiła Fit Edukacja, były inspiracje dla szkoły. 17 sierpnia wjechał na Facebook, na fanpage, mój fanpage, pierwszy post. Pierwszy post, który właśnie przedstawiał logo inspiracji dla szkoły. Ciekawa jestem, kto z Was pamięta inspiracje i nadal jeszcze czuję takie przywiązanie do nich. Pamiętam ten moment, kiedy zmieniałam inspirację na Fit Edukację. Był taki czas, że prowadziłam to równolegle, a później się zdecydowałam na to, że jednak Fit Edukacja jest bardziej pojemna. Anitka Rudek, oczywiście, że tak, że pamięta. Anitka jest z początku. Madzia Góra, cudownie, cudownie. To są w ogóle, widzę, że tutaj mam same osoby, które są bardzo, bardzo bliskie mojemu sercu i w zasadzie ja się już z Wami czuję jak z rodziną. No właśnie, więc kiedyś inspiracje dla szkoły, teraz Fit Edukacja. Inspiracje dla szkoły podobno są, ale już pod innym nazwiskiem. Nie wiem, czy tam się coś dzieje, czy nie. Już tam dawno nie wchodziłam, ale wiem, że ktoś tam chce coś tworzyć, ale to już pod innym nazwiskiem, nie pode mną. Zatem Fit Edukacja. No i teraz co tutaj się w tej Fit Edukacji dzieje? Co się w tej Fit Edukacji dzieje? Kochani, więc tak. Fit Edukacja jest dla nauczycieli i dla nauczycieli mamy tutaj, oczywiście nie tylko dla nauczycieli jest Fit Edukacja, ale najpierw sobie powiemy o tym, co dla Was właśnie przygotowuję w tej mojej zielonej przestrzeni.
Więc dla nauczycieli odbywają się szkolenia, szkolenia stacjonarne i szkolenia online. Tutaj jest zdjęcie, jedno ze zdjęć z Feed EduCampa w Bielsku. Ciekawa jestem, czy poznajecie, i tutaj jest nawet jedna osoba, która mam nadzieję, że do nas dołączy, bo wiem, że się dopytywała, o której będzie dzisiejsze spotkanie. I słuchajcie, na tej mapce, którą tutaj widać, to jest taka mapka fideedukacyjna, miasta, w których się fideedukacja pojawiła w różny sposób. Często jeszcze sprzed 2 lat to był taki czas, kiedy ja jeździłam do Was na szkolenia, na warsztaty. Wierzę w to, że ten czas wróci. Teraz przez ostatni czas to były szkolenia, kiedy spotykaliśmy się online, ale także realizowaliśmy wspólnie różne pilotaże. I o pilotażach też dzisiaj będzie mowa. I to jest właśnie mapa miejscowości, w których najwięcej fideedukacyjnie się zadziało. Cześć Madziu, cieszę się, że się udało dołączyć. Ja się cieszę, że się w ogóle udało odpalić, bo dzisiaj to jest po prostu apogeum wszystkiego. Dobrze. To w takim razie wiemy, że szkolenia, ale co jeszcze tutaj dla nauczycieli takiego jest, czego bardzo się cieszę? Mianowicie powstały Szczeliny Sztuki, e-book, który zbiera takich 10, można powiedzieć, takich najciekawszych scenariuszy teatralnych, które są przygotowane po to, aby zostały wystawione na szkolnych deskach teatralnych. To znaczy, że możemy je zaadoptować naprawdę w każdej szkolnej przestrzeni, oczywiście takiej bardziej może nawet sala gimnastyczna niż w zasadzie scena. Link do Szczelin Sztuki, mam nadzieję, że uda nam się tutaj wrzucić w link, jeżeli ktoś jest, kto chciałby nabyć, a jeszcze nie ma, to zapraszam. Jest pod tym linkiem cały spis scenariuszy, można sobie zobaczyć, czy to w tym roku akurat będzie potrzebne, czy nie. Korzystajcie, kochani. Ja wiem, że... O, dziękuję Aneczko, że przecudowne scenariusze. Właśnie chciałam powiedzieć, że są osoby, które czekają na kolejną edycję i wiem, że Ania jest taką osobą. Miały się one pojawić, później się one... Jakby druga część Szczelni Sztuki została wypchana przez inne, bardziej pilniejsze rzeczy, ale wierzę w to, że to się zadzieje. Na pewno jeszcze nie w tym roku kalendarzowym, bo zobaczycie, jakie są plany, ale wierzę w to, że do czerwca coś nam się uda tutaj w tej sprawie podziałać. To dalej dla nauczycieli. Kolejny e-book, jaki jest u nas i z którego można skorzystać, to są strategie skutecznego nauczyciela. Strategie skutecznego nauczyciela, które zbierają 15 narzędzi, szczególnie dedykuję osobom, które chciałyby wejść na drogę oceniania kształtującego. Są gdzieś na początku, jeszcze może tak jakoś mocno w tym nie śmigają, ale chcieliby mieć zebrane takie narzędzia, które po prostu będą podporą. To właśnie tutaj. Strategie także są na sklepie. Poprosimy tutaj o link w komentarzu, może się uda odnaleźć. I tutaj jest także pokazany spis, co konkretnie znajduje się, model solo, różne dzienniczki i tak dalej. Wszystko to, co możemy na bieżąco z uczniami robić na początku lekcji, w środku lekcji i na zakończenie lekcji. Także można sobie na to zerknąć, a my idziemy dalej. Dalej, z czego jeszcze się cieszę? Mianowicie dla nauczycieli pojawiają się również innowacje wychowawcze. Innowacje wychowawcze pojawiły się w ubiegłym roku szkolnym. To były 2 innowacje wychowawcze właśnie z zakresu kompetencji przyszłości, treningu kompetencji przyszłości. Także można sobie odnaleźć je na sklepie. Też tutaj poproszę o link. Natomiast to jest już, to są tak przygotowane innowacje, aby łatwo je było zaimplementować do edukacji online, ponieważ taki mieliśmy sezon w zeszłym roku. Mam nadzieję, że już w tym roku nie będzie to konieczne, ale jak najbardziej także można je przełożyć na lekcje, które po prostu się zadzieją normalnie, realnie w klasie. Jeżeli już ktoś bardzo potrzebuje czegoś pilnie, to zachęcam, można z tego skorzystać. Natomiast dzisiaj będziemy mówić już o czymś zupełnie nowym, bo idzie nowe. Ale to jest, więc
gotowiec. Można tutaj czerpać garściami. Więc idziemy dalej. Dla nauczycieli pojawia się dużo, oczywiście w międzyczasie dużo różnych rzeczy, tam współpraca z narzędziownikiem, kreatywnego nauczyciela, z różnymi, ze Skulą, z innymi platformami, z Edumachem i tak dalej. Natomiast mnóstwo te rzeczy pojawia się dla dzieci i młodzieży. Pojawiło się mianowicie warsztaty online i warsztaty online Fit Mózg, Fit Polski i Fit Mózg. I tutaj akurat wkleiłam zdjęcie ze świadczenia, bo jestem zadowolona z tego, w jaki sposób wyglądały w ubiegłym roku te zajęcia. Mieliśmy dwie grupy. Tutaj widzę, że już wskoczył slajd z warsztatów Fit Mózg, które były jeszcze w wersji stacjonarnej, czyli akurat to były takie warsztaty dla maluszków. Zobaczymy, jak to w tym roku będzie. Co jeszcze dla dzieci i młodzieży? Mieliśmy podcasty dla dzieci, nagrywaliśmy to i to był właśnie okres pandemii. W zasadzie wszystkie te ostatnie projekty urodziły się właśnie w takich trudnych warunkach, jako odpowiedź na potrzeby, jakie się pojawiły. No i naprawdę na tamten czas były to rzeczy trafione. Dziękuję, Kasiu. Cieszę się tak, że życzysz nam tego, żeby Fit Edukacja kwitła. Wierzę, że tak będzie. O, właśnie, tutaj dwie mamy, które polecają Fit Podcasty i Anitka Rudek, Ewelina Czuba, które w ogóle to są osoby mi szczególnie bliskie, jako mamy, jako nauczycielki, jako osoby, które współpracują ze mną w zespole i o tym też tutaj będę opowiadała. I to był właśnie czas, kiedy był bodajże drugi lockdown, to właśnie wtedy, żeśmy wystartowali z podcastami i na jakiś czas to był taki ratunek. Można jeszcze do nich dołączyć. Mieliśmy taki plan, żeby je przerzucić na inną platformę, ale to też tak na razie jest wstrzymane, bo widzę, że są pilniejsze inne po prostu rzeczy. No i tak się staramy odpowiadać na to, co faktycznie nie jest tylko naszym pomysłem, ale też waszymi oczekiwaniami. Z czego jeszcze jestem zadowolona? Więc to wszystko się tak wydarzyło, jakby kiedyś się przeformułowywało inspiracje dla szkoły na Fit Edukację. Natomiast tak naprawdę wszystko się zaczęło od pewnych książek, od wychowania do osobistego rozwoju. Jak ja już patrzę na te okładki, to powiem wam, że dla mnie są naprawdę pieśń czasów zamierzchłych, ale mimo tego, że powstały te książki dawno, ja sama często z nich korzystam, a powiem szczerze, że szykuję coś nowego, dzięki czemu te książki będą odświeżone, może troszeczkę w innym wydaniu się pojawią, powiem o tym dzisiaj. I właśnie to są pomysły, od których ja w ogóle zaczęłam. Zaczęłam i to była współpraca z Marzeną Kut. To był pierwszy pilotaż, były te scenariusze sprawdzane przez was, kochani. Kilkadziesiąt szkół w Polsce sprawdzało te scenariusze, później one właśnie zostały wydane przez DIFIN. Książki nadal są dostępne, no i myślę, że teraz, kiedy znowu wracamy do offline'u, jak najbardziej się przydadzą. Kolejna książka, z której też się cieszę, że jest na rynku, mianowicie Podkręć mózg i wejdź na wyższy poziom nauczania. To jest książka, która już nie tyle kompetencje miękkie same, ale tutaj jest ona wzbogacona bardzo mocno o taką edukację dla zdrowia i skupienie się, no jak sam tytuł mówi, na podkręceniu mózgu naszych uczniów, bo bardzo mocno wierzę w to, że od naszego dobrostanu nauczycielskiego, rodzicielskiego wszystko się zaczyna. Dzięki, Madziu, że podkręci mózg wymiata. Ja mam nadzieję, że to, co się pojawi, wydaje mi się, że to, co się pojawi, będzie nawet takie mocniejsze. O, ale podkręć mózg właśnie też będę wykorzystywała do nowego projektu, o którym wam też dzisiaj tutaj kilka słów powiem. W tej książce nie ma takich, wiecie, totalnych scenariuszy jak w wychowaniu do osobistego rozwoju, ale są pomysły, na kanwie których można zrobić lekcje i sama też z tych pomysłów korzystam.
Okej, okay, co dalej? Przez ten czas, w zasadzie od 2018 roku, prowadzę wyzwanie dla nauczycieli FIT Belfer, z którego jestem bardzo, bardzo dumna. No i to już jest kawał czasu, kawał czasu. W tym roku mamy FIT Belfer 2021 pod hasłem Wygraj swój dobrostan. Wygraj swój dobrostan. Teraz trwa edycja Lato, która jest bardzo, bardzo, bardzo bogata, bo tutaj nie tylko pilnujemy naszego zdrowia fizycznego, które jest bardzo ważne, taka nasza siła fizyczna, ale też podczas wakacji, podczas tego sezonu letniego czytamy drogę artysty Julii Cameron i tutaj po prostu się wyżywamy na porannych stronach. Tutaj pilnujemy tego, żeby odkrywać wewnętrznego artystę, swojego twórcę. I już nam trochę szkoda, że ta edycja lato się kończy, ale będzie szła nowa, na którą się już będzie dzisiaj nawet można zapisywać. Ale to jeszcze momencik, na razie jeszcze nie. Natomiast z czego jeszcze jestem bardzo zadowolona? Tak, siła, moc, nawyki, dokładnie. I tutaj słuchajcie, w tym wyzwaniu to już są, wiecie, osoby, które w lecie, są osoby też takie świeżutkie, nowe, ale mamy osoby, które są z nami już od 2018 roku. Mamy na przykład Lideczkę, która słuchajcie, no jest z nami od początku, która podczas tego wyzwania była w ciąży, która teraz ma Alicję i ćwiczy z Alicją, także to jest po prostu takie, wiecie, rodzinna w ogóle, rodzinna ekipa i tak jak tutaj Beatka napisała, super ludzie, dokładnie, super ludzie. To jest taki zbiór szalonych nauczycieli, z którymi no, można konie kraść, wspólnie się pocić, wspólnie się cieszyć, ocierać łzy, zakasywać rękawy do pracy i po prostu iść po swoje. Także polecamy, polecamy. Jeżeli są osoby, które tak cierpią wewnętrznie, że nie są jeszcze z nami, bardzo dobrze, ale proszę z tego wyciągnąć wnioski i dołączyć do nas na jesień i dzisiaj będzie taka możliwość, żeby się zapisać na powiadomienie, żeby dostać powiadomienie, że właśnie jest w ogóle taka akcja. Okej, to w takim razie z czego jeszcze jestem zadowolona? Mianowicie z live'ów z książką w lesie i to jest też projekt, który urodził się w czasie pandemii. Jakoś chyba mi po prostu sprzyjają trudne warunki, chociaż dzisiaj nie, naprawdę już był taki moment, że myślałam, że się to nie uda w ogóle, to dzisiejsze spotkanie. I live z książką w lesie to takie spotkania, to były takie spotkania, ponieważ to jest coś, co się skończyło. To były takie spotkania, które odbywały się w czwartki, był nawet czas, że we wtorki i czwartki o 7 rano i dosłownie spotykaliśmy się, no prawie, że w lesie, ale w takiej zielonej po prostu przestrzeni typowej dla FIT edukacji i czytaliśmy sobie wspólnie książki. Cieszę się, że mogłam Wam towarzyszyć i że mi Wy towarzyszyliście. Bo no, cieszę się naprawdę z tego, że nie było ani jednego odcinka, kiedy byłam sama. Był raz jeden taki, że był na nim tylko mój mąż, ale jeden. No i później wiem, że to też był po prostu przez Was w dogodnym momencie oglądany. Natomiast bardzo dużo ciekawych książek przeczytaliśmy. Wiem, że wygrała Czuła Przewodniczka, Atomowe Nawyki, Listy do A. To były takie najbardziej dotykające nas książki, ale pewnie każdy jeszcze pamięta też jakąś inną. Można sobie do nich wrócić, część jest przerzucona na YouTube, ale generalnie one się odbywały na moim fanpage'u. Także jak komuś, ktoś lubi sobie scrollować i wyszukiwać na Facebooku, to zapraszam. Natomiast projekt już się zakończył, wiedzie coś innego i o tym też dzisiaj powiem. Na YouTubie z kolei na który w ogóle Was zapraszam. To jest też takie miejsce, które prowadzę. W zasadzie teraz też nasze spotkanie jest na YouTubie. Warto zasubskrybować kanał, na który, słuchajcie, wiele się dzieje. Jest taki trochę bałagan, ale powiem Wam, że jest to też taki, jakby to powiedzieć, no taki album w zasadzie. Widać bardzo mocno,
że no zmieniamy się, co widać też nawet tutaj na zdjęciu specjalnie takie odgrzebałam. Zmieniamy się w ogóle wizualnie, zmieniamy się też trochę merytorycznie. Mam nadzieję, że jakościowo lepiej i że jesteśmy bardziej, że bardziej odpowiadamy na te potrzeby, które są aktualne i które są dla Was ważne. I chciałabym w tym roku postawić właśnie też na ten kanał, bo na YouTube jest to takie bardziej wszystko przejrzyste, możemy sobie to do tego wrócić, łatwiej znaleźć i tak dalej. No na Facebooku to jest takie nienaturalne nawet szukać, przynajmniej dla mnie, nie wiem czy ktoś z Was korzysta z Facebooka z lubki i wyszukuje, więc postanowiłam, że po prostu przerzucamy się i tam będziemy takie filmowe rzeczy tworzyć, po to właśnie, żeby się łatwiej nam wyszukiwało. Cieszę się, że to są dla Was fajne inspiracje. Powiem Wam, że dla mnie też i kiedy w ogóle tak sobie myślałam o tym, co tutaj opowiedzieć, tak dużo rzeczy się zdarzyło, też nie będę tutaj o wszystkim mówić, bo to długo by trwało, a też nie każdy projekt zasługuje nawet na to, żeby o nim opowiedzieć, bo nie wszystko wypaliło. Są rzeczy, które po prostu się nie udały i które nie wyszły. Są takie, ale no, powiem Wam, że towarzyszyło mi wzruszenie, kiedy przygotowywałam się i teraz, kiedy tutaj jestem przed Wami też. Także nie będę się tutaj dłużej rozwodzić, żeby się tutaj nie poskleić. Zatem co? Ten YouTube, tak? Można sobie pooglądać i się pośmiać. No, są różne rzeczy tutaj. Okej, okay, co jeszcze? Blog, w ogóle blog. Chociaż jeszcze tak technicznie, mimo tego, że on już jest na innej domenie dosyć długo, ale dlatego, że sporo rzeczy się działo. No, ten okres ostatni, kiedy był lockdown za lockdownem, stwierdziłam, że jednak wolę dedykować ten czas na to, żeby tworzyć materiały, niż grzebać i układać na stronie. Nie jest to może jakieś to fajnie wszystko wizualnie poukładane, ale do materiałów można dotrzeć i jest mnóstwo rzeczy, z których można skorzystać. Mnóstwo scenariuszy bezpłatnych, takich, które są dodawane już pod feed edukacji, ale jeszcze można się dokopać spokojnie do takich, które jeszcze są w tych różowych, malinowych barwach inspiracji dla szkoły. No ale wartość merytoryczna się nie zmienia. Myślę, że można z tego skorzystać. Także zapraszam Was, aby sobie tam wskoczyć, zobaczyć tą lekcję, które warto, jeżeli ktoś jest nowy i nie korzystał jeszcze, teraz po prostu skosztować ich na początek roku, na przykład lekcje o uważności, o słoikach z kociołkami. Myślę, że się spokojnie przyda. No i co? I takie krótkie wspomnienia. Powiedzcie mi, czy jest coś takiego, o czym ja teraz nie wspomniałam, a Wy pamiętacie, że było na przykład. Może coś takiego się pojawia. Małgosia napisała, że w tej aranżacji mi pamięta ta szara ściana. Ja dostaję mnóstwo wiadomości właśnie takich, że ta szara ściana jest taka charakterystyczna, ale powiem Wam, że nie zapomnę, kiedy, już nie pamiętam co to było, ale chyba na YouTube wsadzałam jakiś jeden z pierwszych materiałów właśnie na tej szarej ścianie. Jeszcze sobie postawiłam goździka takiego, wiecie, w wazonie przed sobą, bo ja lubię goździki w ogóle. I usłyszałam, że jak ja w ogóle mogę mówić o tym, że ja chcę odświeżyć edukację, skoro ja siedzę przy takiej ścianie płaczu i w ogóle jeszcze z goździkiem takim PRL-owskim. No i wtedy sobie myślałam, ja cię kręcę, no faktycznie to jest po prostu niebywałe. Oczywiście teraz na to patrzę zupełnie inaczej, z przymrużeniem oka, bo niekoniecznie może ściana świadczy o tym, że ten beton jest we mnie. Mam nadzieję, że go nie ma. Ja ścianę lubię, nadal jest, ale już teraz nie za mną, a obok. No i tyle. Może jeszcze ta ściana wróci, zobaczymy. O, Feed Edukampy Karolcia napisała, że oj, no, to w ogóle super sprawa. Były dwa, w Bielsku i w Warszawie. No i mam nadzieję, że one się jeszcze wydarzą. Jeszcze się wydarzą, ale już pewnie też w innej konfiguracji. No bo już też potrzeby są inne. Tak jest. Okej, okay, no to co? To idziemy teraz na 5 pomysłów na 5-lecie. Nie chcę tutaj Was zbyt długo przetrzymywać, no bo już i tak mamy przesunięcie czasowe. Co się wydarzy? Co się wydarzy w najbliższym czasie? Kochani, więc tak.
Wjeżdża nowy format, zamiast live'ów z książką w lesie, na YouTubie, tak jak już zapowiadałam, będzie coś takiego jak kwadrans dla wychowawcy. I to będzie, słuchajcie, wyzwanie największe dla mnie, ponieważ się będę musiała zmieścić w kwadransie. Specjalnie sobie właśnie wybrałam też YouTube'a. Po pierwsze, dlatego, że z lepszą wyszukiwarką, no i tutaj nie oszukujmy się, jest łatwiej nam coś znaleźć niż na Facebooku, dłużej to żyje. Dwa, że po prostu, no YouTube nie lubi długich kawałków, więc ja tutaj sobie podwyższam poprzeczkę i w 15 minut się będę musiała zmieścić w tym, żeby dać kawał czegoś dobrego, co można wykorzystać na lekcje, a jednocześnie, żeby to nie było zbyt długie. Kiedy to się będzie działo? Od przyszłego tygodnia w czwartki. W godzinach około południowych, zastanawiam się tutaj nad 12 w południe. Wiem, że to jest taka dzika pora, wiem, ale tak jak zrezygnowałam właśnie z live'ów z książką w lesie ze względu na to, że organizacja naszego życia prywatnego się zmienia, no to właśnie chcę wykorzystać ten czas, kiedy ja po prostu będę pracować i będę pracować właśnie no, w takich godzinach, kiedy są wszyscy nauczyciele w pracy. Zatem po prostu będzie sobie można obejrzeć później, ale chciałabym, aby to były jako live'y. No i właśnie gdzieś tak około południa jeszcze tutaj będę Was informować o tym, jak to dokładnie będzie wyglądało. Natomiast na pewno startujemy w przyszłym tygodniu, w czwartek, tak żeby ten smak czytelniczych czwartków został, bo jak pamiętacie w ogóle live z książką w lesie, to jest zastępstwo czytelniczych czwartków, które kiedyś były na YouTubie. I one były nagrywane wcześniej jako filmiki, w ogóle trochę inaczej wyglądały. Później były live z książką, no a teraz będzie kwadrans dla wychowawcy. Także mam nadzieję, że to będzie coś, co Wam się podoba, będzie przydatne i będziecie sobie z tego korzystać. A być może ktoś będzie miał akurat wtedy okienko i wskoczy na kwadrans na YouTube'a. A co? Okej, drugi pomysł. Drugi pomysł jest taki, o którym już słyszeliście. Jest on w trakcie. Teraz przez okres wakacji po prostu projekt został zamrożony. Wracam do niego, do pracy nad nim od września. Edukacyjni giganci. Czwarta książka, która właśnie rodzi się, tak jak to tutaj jest na grafice pokazane, ze spotkania, z rozmowy, z wywiadu, nie, to nie są wywiady, to są rozmowy. Rozmowy z gigantami edukacji, którzy dla mnie osobiście są po prostu wielcy. Nie ukrywam, że to jest mój subiektywny klucz, ale wiem, że się pojawiają tutaj osoby, które także Wy bardzo mocno cenicie. To będzie książka, która jest jakby na kanwie innej książki, Plemię Mentorów Ferisa. Toniego Ferisa, tego samego, którego przywołałam na ostatnim live'ie z książką w lesie, z książką Narzędzia Tytanów. Jego najnowszą książką jest Plemię Mentorów i tam właśnie Feris rozmawia z osobami, które podziwia. To jest taka gruba kniga, zadając im te same pytania, każdemu te same pytania. I taki pomysł właśnie będzie się przewijał przez edukacyjnych gigantów. Tworzyłam zestaw pytań, który zadaje takie same pytania różnym osobom. Na przykład będzie profesor Pyżalski, będzie na przykład Dorota Filipiuk, Joanna Zielińska, dużo osób, nie będę tutaj wymieniać, choć już trzech wymieniłam, ale nie chciałabym, aby tutaj była jakaś gradacja, nie ma żadnej. Każdy z nich jest wyjątkowy i dla mnie osobiście to jest tak naprawdę taka, wiecie, mozaika gigantów, na ramionach których mogę stać. I to nie chodzi o to, że tutaj jest ktoś wyżej, ktoś niżej, ale dzięki którym po prostu my jesteśmy inni. Angelika Maria Talaga, dzięki której w ogóle zaczęłam się interesować neurodydaktyką, która po prostu mi zrobiła największy przewrót w głowie. No i to są właśnie takie osoby. Andrzej Tucholski, który w ogóle, od którego zaczęłam w ogóle myśleć, że ja mogłabym kiedykolwiek tworzyć bloga. I to było tak dawno temu. Jeszcze pamiętam po prostu, jak urodziłam Oliweczkę,
mam po prostu przed oczami ten obrazek, kiedy leżę przy niej na łóżku i właśnie taki pomysł się urodził. A to już po prostu 6 lat, normalnie szok. I taka właśnie ta książka będzie, także wierzę w to, że tutaj bardzo dużo wszyscy na tym skorzystamy. Chciałabym wydać ją samodzielnie, jak to się wydarzy, zobaczymy, ale wierzę w to, że to będzie coś, do czego będziemy wracać i to będzie, no, to będą takie rozmowy, które się nigdy wcześniej nie pojawiły. I dosyć takie też prywatne pytania się tutaj pojawiają, bo bardzo, słuchajcie, mnie interesuje to, jakie nawyki na przykład mają ludzie, którzy zmieniają życie innych. Chciałam dotrzeć do takiego źródła, do takiego, nie wiem, jakiegoś mianownika, żeby zobaczyć jakiś powtarzający się schemat, albo żeby zobaczyć po prostu taki, wiecie, znaleźć ten brakujący element, który wyróżnia osoby, które potrafią no, zrobić jakiś taki przełom w edukacji. Także wierzę w to, że tutaj wspólnie odnajdziemy to brakujące ogniwo. O, Ela już mówi, że plebie mentorów już ma i czyta. I chyba piękne, prawda? Zaskakujące w wielu momentach. Pokazujące, że właśnie jest mnóstwo podobieństw takich wielkich ludzi, ale też wieloma rzeczami się bardzo różnimy i to jest super. Okej, no to idziemy dalej. Trzeci pomysł jest taki, mianowicie Fitbel Fair, kontynuujemy. Wygraj swój dobrostan i teraz edycja jesień. Edycja jesień, słuchajcie, ponieważ 5 lat jesienią właśnie świętujemy to, od września świętujemy, to będzie właśnie edycja jesienna dedykowana 5 nawykom. Mianowicie chciałabym, żebyśmy w tej edycji skupili się na tym, aby bardzo mocno wypracować 5 swoich nawyków. Mam tutaj kilka pomysłów na to, jak to zrobić. Jeszcze nie jest to sprecyzowane, więc nie będę tutaj opowiadać, żeby nie robić bałaganu. W każdym razie na pewno serce wyzwania zostaje to samo, czyli jak zwykle konieczne jest, aby odbyć 4 treningi po 30 minut w tygodniu, dowolne. Można chodzić, można biegać, można boksować, można jeździć konno, co się chce, można machać nogą, ale żeby po prostu było 30 minut 4 razy w tygodniu i to na pewno będzie jeden z nawyków. Natomiast 4 pozostałe zobaczymy tutaj. I teraz wkleję tutaj link, kochani, do formularza. To jest bardzo ważne. Chciałabym, żebyście się tutaj wpisali do tego, jeżeli chcecie być poinformowani, że jest już wyzwanie dostępne, można je sobie zakupić i po prostu wziąć udział. Zostawienie maila tutaj w tym formularzu do niczego nie zobowiązuje. Po prostu ja tutaj i będzie mi łatwiej Was poinformować. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że już muszę sobie zrobić porządek w danych na newsletterze, bo jest mnóstwo osób, które nie odbierają poczty, dlatego później to też na przykład wpada Wam do spamu. I później, wiecie, jak już rusza edycja, miałam już tak przy poprzednich dwóch, przy wiośnie, przy lecie, że po prostu piszecie do mnie, o, szkoda, że nie wiedziałam, bo tak to bym wzięła udział. Ale ja informuję o tym i na fanpage'u, i na Instagramie, no gdzie się da, newsletterem wysyłam, ale wiem, że czasami to gdzieś tam wpada w jakieś niechciane wiadomości, więc myślę, że jeżeli też po prostu będę miała na świeżo zebrane osoby, to też łatwiej się, szybciej się o tym dowiecie. Także po prostu zapisujcie się. W wiosnę mieliśmy, kochani, pod hasłem Piwoni. Wiem, że pokochaliście ten motyw. W lecie było hasło 4A, czyli artysta, akt, aktywność, aloes. A jesień chciałabym, aby była pod hasłem 5 nawyków. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Super, Karolcia już się zapisała, a Karola to też jest po prostu wymiatacz w naszym wyzwaniu, także wiedziałam, że po prostu będzie jedną z pierwszych osób. Super. Kochani, to teraz kolejny pomysł, kolejny no pomysł, z którego jestem zadowolona bardzo i to jest coś nowego, co się już pojawiło, bo jak widzicie tutaj, to są rzeczy, które w zasadzie się dzieją, dlatego, że to jest takie płynne, takie bardzo jakby
jedno wynika z drugiego, ja to tak widzę, mam nadzieję, że wy także. Te pomysły tak siebie nawzajem uzupełniają, zachodzą na siebie i teraz to jest projekt najświeższy, ale on już wystartował. Nauczyciel zadbany finansowo. Jest to projekt ogólnopolski, tak jak jest zresztą wcześniejsze rzeczy, Fitbelfer chociażby. Fitbelfer, który wyzwanie, o którym przed momentem opowiadałam, w którym łamiemy schematy, ponieważ jest to wyzwanie, w którym nauczyciel jest, wiecie, dba o siebie, ma dla siebie czas, a nauczyciel, który ma dla siebie czas, to trochę brzmi jak oksymoron, prawda? No, chociaż już teraz bardzo dużo mówi się o dobrostanie i tutaj profesor Pyrzalski bardzo mocno też o nas wszystkich dba i tutaj buduje taką przestrzeń. W ogóle o dobrostanie bardzo dużo się mówi. Tutaj na przykład Anietka Rudek z pewnością opowie już niebawem o takiej nowej, cudownej rzeczy, która się rodzi w tym temacie. Natomiast ja bym chciała teraz właśnie się skupić na tym nauczycielu zadbanym finansowo. Też brzmi jak oksymoron, prawda? No właśnie. I to jest projekt, który, słuchajcie, się odbywa na Instagramie. Mianowicie taki cykl wywiadów, który właśnie łamie kolejny schemat. Taki właśnie z dziedziny finansów, że wcale nie musi tak być, że jesteśmy siłaczkami, które pracują tylko w szkole. Też chciałabym, żeby to dobrze zabrzmiało, że po prostu nie jesteśmy do końca zadowolone z wymiaru finansowego naszej pracy, narzekamy na to, ale nic z tym nie zrobimy. Chciałabym, żeby ten schemat został złamany, bo jeżeli tak jest, że po prostu jest wszystko gra, wszystko się zgadza i jesteśmy szczęśliwe w tym, jak jest, to super, to nie zmieniajmy tego. Jeżeli coś działa, to tego się nie zmienia. Jak to Andrzej Tucholski bardzo często mówi, bardzo zresztą polecam jego podcasty i tego się po prostu nie zmienia. Ale jeżeli nie jest coś takiego, w czym po prostu czujecie taki brak, to warto to zmienić. Tak jak na przykład właśnie w dobrostanie, takim fizycznym, psychicznym i po to jest właśnie Fitbelfer. Ale idziemy dalej, finansowy. I tutaj, kochani, ruszyłam z projektem edukacyjnych petard, mianowicie buduje zespół nauczycieli, którzy nie boją się wychodzić poza ramy szkolne, uwaga, gdzie? Do MLM-u, ponieważ budujemy zespół w firmie Forever, takiej, która jest oparta bardzo mocno o wartości fit edukacyjne, ponieważ promuje naturalne, zdrowe produkty, które pomagają nam zachować energię, które pomagają zachować taką czystą oś jelita mózg. A oś jelita mózg to jest w ogóle po prostu trasa złoto, o której za chwileczkę też będę tutaj więcej mówiła i będzie mnóstwo merytorycznych materiałów właśnie w edukacji w tym roku na ten temat, bo będę stawiała bardzo mocno na edukację dla zdrowia, już nie tylko na trening kompetencji, ale właśnie to. I moja ekipa edukacyjnych petard będzie testowała jako pierwsza właśnie takie materiały, które się pojawią. I zaraz tutaj o nich wspomnę. I to już jest, słuchajcie, 16-osobowy zespół. 16-osobowy zespół, który współpracuje ze mną nie tylko na takim poziomie właśnie badania merytorycznych materiałów i wdrażania do szkoły tego projektu edukacji dla zdrowia, ale także dba o siebie, ponieważ działamy w czymś zupełnie innym. Stawiamy drugą nogę finansową. I ja wiem, że to jest projekt, który wielu osobom się może wydać taki, wiecie, od czapy trochę i taki zupełnie coś nowego, coś innego, być może nawet dla Was nie do końca pasującego jako układanka w fit edukacji. I przez pewien czas, kiedy proponowano mi taką współpracę, ja też tego nie widziałam. Ale przyszedł taki moment, kiedy to zobaczyłam i zastanawiam się, jak ja mogłam tego wcześniej nie widzieć. I bardzo się cieszę, że na przykład wczoraj zakończyłyśmy z edukacyjnymi petardami właśnie prowadzić takie wyzwanie bardzo mocno merytoryczne zbudowane, 9-dniowe, powakacyjne oczyszczanie z głową, które polegało właśnie na tym, że przechodziłyśmy wspólnie program Clean 9, polegający właśnie na oczyszczaniu jelit, ale
bardzo mocno rozbudowany o warsztat merytoryczny. Codziennie były webinary na inny temat. Pojawiła się na przykład Kasia Dobrowolska, która jest też w naszym zespole, jest fizjoterapeutką, bo nie mamy samych nauczycieli w naszym zespole i to też jest cudowne, że tutaj możemy mieć kontakt z osobami, które są spoza edukacji. I zauważcie, kochani, że w zasadzie od samego początku inspiracje dla szkoły takie były, nawet jeszcze właśnie jak były inspiracjami dla szkoły. Bo na przykład książki Wychowanie do osobistego rozwoju, one bazują głównie na materiale nieedukacyjnym. One sięgają do świata właśnie marketingu. Marzena tutaj bardzo mocno pilnowała tego, żeby to właśnie nie było takie uszkolnione, ale żeby bardziej było takim projektem, który wprowadza tych naszych uczniów, aby byli gotowi do tego, żeby podjąć gdzieś pracę, na przykład w banku, żeby to już byli ludzie, którzy mają kompetencje miękkie, a nie są tacy po prostu no, wyuczeni teorii, ale do życia tak trochę nie bardzo. I zawsze ten kontekst był szerszy. Dlatego no, bardzo się cieszę, że tutaj ten projekt jest taki właśnie zupełnie wychodzący poza ramy. No i właśnie edukacyjne petardy, do których też zapraszamy. Można do nas dołączyć i to jest, słuchajcie, cudowne przeżycie. Nie jest sam brokat, jest bardzo dużo trudnych momentów, ale to są momenty, które nas kształtują i które pokazują też nasze deficyty. I powiem Wam, że chyba no, nie ma takiego miejsca, które nas przetrenuje mocniej. To tak powiem na zachętę. Wiem, że być może niektórych to zniechęci, ale naprawdę szukamy tutaj osób, które chcą te schematy łamać, takich zdecydowanych, takich, którzy no, nie chcą po prostu powtarzać kserokopii, tylko robić nowe rzeczy. I wierzę w to, że to będzie projekt, który zawojuje. To nie chodzi o zawojowanie świata, ale naszego świata, takiego, żeby on był lepszy. Okej, i teraz właśnie ta moja grupa edukacyjnych petard już od września będzie testowała najnowszą rzecz, z której jestem ogromnie dumna. I teraz tutaj wjeżdża piąta sprawa. Mianowicie dwie innowacje wychowawcze. I kochani, tutaj będzie tak, edukacja dla zdrowia, innowacja wychowawcza z zakresu edukacji dla zdrowia będzie się odbywała w miesiącach wrzesień, październik i edukacja finansowa listopad, grudzień. Zatem osoby, które skorzystają z tego, w zasadzie będą miały, no do grudnia mają święty spokój z lekcjami wychowawczymi, chociaż te lekcje, te materiały będą do wykorzystania tak naprawdę na różnych przedmiotach. No bo edukacja dla zdrowia to wierzę w to, że tutaj przyrodnicy, biolodzy się tym zajmą i zrobią co trzeba. Edukacja finansowa na pewno też z doradztwa zawodowego. Tutaj widzę, że Małgosia Perlińska jest z nami cudownie. Cudowna osoba, która właśnie prowadzi sztukę kariery. Bardzo polecam Wam, żeby zobaczyć, zerknąć do Małgosi. Ona prowadziła ostatnio 3 takie wypasione merytorycznie webinary. Jak ktoś nie skorzystał, to po prostu niech żałuje. Bo tutaj doradztwo zawodowe, już materiał po prostu miałby naprawdę na duży, duży czas. Można się do Małgosi odezwać. Natomiast właśnie, czyli stawiamy, słuchajcie, w tym roku kalendarzowym na edukację dla zdrowia i edukację finansową. I to będą takie dwie duże rzeczy. I teraz jak to, słuchajcie, będzie wyglądało? Tak, widzę, że tutaj się udało ogarnąć i teraz możemy zobaczyć, jak będzie wyglądała edukacja dla zdrowia. Chciałabym Wam pokazać na slajdach, jak to się będzie przekładało na tematy. Okazuje się, kochani, z czego się bardzo cieszę, że innowacja dla zdrowia, z edukacji dla zdrowia jest w taki sposób sporządzona, że ona realizuje priorytet Ministerstwa Oświaty, czyli wsparcie uczniów po okresie nauki zdalnej. Między innymi należy do niego powrót do pełnej sprawności fizycznej, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne. I kochani, ja tutaj wierzę w to, że profilaktyka jest kluczowa. W związku z tym mówienie, wiecie, o tym,
No, priorytet oczywiście przez ministerstwo został stworzony dlatego, że pojawiła się sprawa z epidemii z COVID-em. Natomiast nic nas nie uchroni, znaczy po prostu nas nie uchroni przed tym żadna maseczka, żadne rękawiczki, żadne płyny dezynfekcyjne, myślę, że to już wszyscy wiemy, tylko to, żeby po prostu mieć zbudowaną odporność i to w jelitach. I po prostu już o tym mówią bardzo głośno lekarze. Zatem tutaj na tym się skupimy, na tym się skupimy. Zatem czy COVID będzie, czy go nie będzie, to jest zawsze aktualna rzecz. I teraz jakie tutaj się będą pojawiały zakresy zagadnień? Mianowicie detoks umysłu, biblioteczka odporności, jelito w roli głównej, oś jelita mózg, znaczenie flory jelitowej, włącz swój mózg, czyli brain food, dieta mistrzów. I skuteczne strategie samoregulacji, narzędzia, które pomagają utrzymywać zdrowe zachowania żywieniowe. Nie wiem, czy wy tam w ogóle widzicie tematy, które się pojawiają. Są, ok. Innowacja będzie w ten sposób przygotowana, że w każdym z tych zagadnień będą się pojawiały scenariusze na wszystkie etapy edukacyjne, czyli klasy 1, 3, 4, 6, 7, 8 SPP. I one będą dotyczyły właśnie tego głównego tematu, na przykład detoks umysłu, ale zobaczcie, one już są tutaj trochę inaczej no, realizowane, to jest wiadome. I też będą troszeczkę dotyczyły może innych zagadnień, innych tematów, takich pomniejszych. Natomiast też na przykład się pojawia, pojawiają się na przykład takie tematy bardzo chwytliwe, w jednym momencie, które brzmią tak samo, gdyż stwierdziłam, że no jest tak cudowny ten temat, że nie będę go zmieniać. W znaczeniu flory jelitowej, no w klasach 1-3, kto żyje w moim brzuchu, ale już od 4 do 6, 7, 8 SPP, dlaczego bakterie tuczą? Wiem, że jak już wcześniej zapowiadałam te innowacje, to tutaj kupa wygrywała i to, co właśnie w tej naszej kupie się znajduje. Ale tutaj, no też w każdej klasie troszeczkę realizowany ten temat będzie inaczej. Chciałabym zwrócić uwagę, słuchajcie, też na ostatni zestaw, mianowicie skuteczne strategie samoregulacji. Tam będzie 6 strategii samoregulacyjnych. No w klasach 1-3 wiadomo, nie wszystkie 6 będziemy w stanie wdrożyć, ale one się wszystkie pojawią na przestrzeni tych 4 scenariuszy. A już na pewno w szkole ponadpodstawowej będzie 6 strategii. I tutaj, kochani, ja też pokazuję, z jakiej bibliografii merytorycznej jest ta innowacja tworzona. Możecie sobie zerknąć, to nie są jakieś moje wymysły, ale to jest na podstawie opracowań osób, które bardzo dobrze się na tym znają. Mam nadzieję, że to jest coś, co... To Was napawa taką nadzieją i radością, że takie tematy będzie można realizować. No ale kochani, webinar urodzinowy nie byłby webinarem urodzinowym bez niespodzianki. Ja bym chciałabym się z Wami tutaj czymś podzielić. Mianowicie, no tortem niestety nie dam rady. Portem nie dam rady, ale na imprezach urodzinowych często bawimy się w różne zabawy, na przykład w baloniku. O, to jest właśnie ten moment. Na przykład w baloniku mój malutki rośnie duży okrąglutki. Balon rośnie, że aż strach, przebrał miarkę, no i trach. I kochani, lekcja właśnie, która pofrunie do Was, do osób zapisanych na dzisiejsze spotkanie i dla tych, którzy po prostu wytrwale czekali na to, żebyśmy się mogli spotkać. Lekcja właśnie pod tytułem Ty żołądku mój malutki, stań się duży okrąglutki. I to jest temat, który się nie pojawia w zestawie innowacji, ale to jest właśnie taki prezent z okazji dzisiejszego spotkania. Myślę, że można go potraktować jako takie wprowadzenie, przedsmak tego, co się w innowacji pojawi. I co tutaj, kochani, będziemy potrzebowali? Więc na początku witamy uczniów z tacą, trzymając dłonie, w dłoniach tacę pełną jabłek. Najlepiej tyle jabłek, ile jest uczniów. I pewnie tutaj wyjdzie sporo kilogramów. No i pytamy uczniów, czy to jest w ogóle możliwe, żeby...
żeby taka ilość zmieściła się, taka ilość jabłek zmieściła się w żołądku jednej osoby. I tutaj będziemy rozważać właśnie na temat tego, ile się w tym żołądku zmieści. Będzie potrzebna na tej lekcji waga, ponieważ obniżymy później kilogram. Będzie na ten temat rozmowa. Będziemy wykorzystywać balon taki nienadmuchany, wlewać do niego wody, pokazywać właśnie, że żołądek jest takim narządem, który się po prostu jest elastyczny, jest ruchliwy, rozciąga się, ile wsadzimy, to tyle wejdzie. Dlatego też na przykład, jak już są osoby bardzo, bardzo mocno otyłe, które no już są chore, to muszą mieć zmniejszony żołądek, bo po prostu tak się im rozciągnął. Zatem tutaj bardzo mocno też pokażemy, że w zasadzie od nas wiele zależy, jak ten nasz żołądek wygląda. I że no nawet kilogram tortu spokojnie zmieści się na żołądkowej kanapie. Widać to bardzo mocno tutaj na grafikach, które pani Weronika przygotowała, żeby ten scenariusz uatrakcyjnić. I będziemy mogli opowiadać naszym uczniom o tym, jeżeli można ten scenariusz przesunąć dalej, to możemy, że właśnie to, jak długo jedzenie, które jemy, przechowuje się w naszym żołądku. Że na przykład taki tort, no to on będzie przez 2 godziny, trawiony, ale w zasadzie no, zbyt wiele takich składników odżywczych się nam tam nie pojawi. Ale jeżeli zjemy na przykład kotleta, no to będzie on leżał w tym naszym żołądku 6 godzin. 6 godzin, słuchajcie, zanim będzie przeniesiony do jelit, bo tam się dalej odbywa proces trawienny. I teraz będziemy też w tym scenariuszu właśnie wyciągać wnioski na tej lekcji. Dlaczego właśnie warto zjeść owoce przed obiadem? Żeby nie było takiej sytuacji, dobrze jest mieć taki nawyk, żeby właśnie nie było takiej sytuacji, że my po tym kotlecie dorzucimy sobie jeszcze jabłko i później się zaczynają takie, wiecie, procesy gnilne i to wszystko się w tych naszych jelitach odkłada. I później trzeba po prostu robić akcje, jakieś wielkie akcje oczyszczania, co oczywiście jest dobre co jakiś czas, na przykład nie wiem, co kwartał, czy raz na pół roku, raz na rok, ale no, powiedzmy sobie szczerze, też nie wszyscy ludzie to robią, a właśnie warto byłoby. I też nie wszystko w takim procesie oczyszczania jesteśmy w stanie po prostu no, z tych naszych jelit wyeliminować, a z tego właśnie biorą się depresje. I właśnie o tej osi jelita-mózg, na tej naszej innowacji wychowawczej z zakresu edukacji dla zdrowia będziemy się skupiać, żeby pokazać naszym uczniom, że to wcale nie musi tak być, że trzeba się pogodzić z tymi dołującymi myślami i po prostu już tak żyć, innego życia nie ma, bo mamy na to wpływ. I właśnie ta lekcja o tym opowiada. Później, słuchajcie, jest takie pokazanie też właśnie, że to jabłko chociaż trawi się tak szybko i być może szybko po nim jakoś tak odczuwamy głód, to ile ono ma w sobie składników odżywczych i witamin i co nam daje. No i kochani, taki scenariusz niech będzie wprowadzeniem do tego, aby nasi uczniowie, z naszymi uczniami została na długo taka jedna z afirmacji, żeby się bardzo mocno zakotwiczyła w ich i naszych umysłach, że ciało to jest twój przyjaciel. I skąd ja to zdanie wzięłam? Ciało to twój przyjaciel. Z książki Jesteś ważny, Pinku. I to jest już, kochani, ostatnia rzecz, o której ja tutaj wam chciałabym dzisiaj powiedzieć. Dzięki, Gosiu. Cieszę się, że prawdziwe świętowanie zaraz po webinarze dla osób zapisanych ten scenariusz frunie i można już go sobie realizować nawet w tym tygodniu, może już ktoś będzie chciał. Książka Jesteś ważny, Pinku. Książka, która, kochani, niby jest przeznaczona no, dla powiedzmy wczesnej podstawówki, ale spokojnie na jej bazie można zrobić bardzo, bardzo dużo i w zasadzie można nawet na podstawie tej książki zrobić taki swój program wychowawczy i wiem, że takie osoby są, które takie cuda realizują.
Chciałabym właśnie ją tak tutaj Wam rzucić jako taką inspirację. Książka o poczuciu własnej wartości dla dzieci i dla rodziców. A Kasia napisała, że dziękuję, jest rewelacyjny i czytała w zeszłym roku w 8 klasie. No widzicie, czyli nie tylko dla maluszków, jak najbardziej dla naszych starszaków i dla dorosłych także. I kochani, na dobranoc i na zamknięcie naszego świętowania dzisiejszego szalonego chciałabym przeczytać spis treści, który właśnie jest takim zbiorem 16 dobrych myśli, 16 afirmacji. Jesteś unikalny. Jesteś ważny. Każdy z nas ma mocne strony. Jesteś wyjątkowy, ale nie idealny. Jeśli coś w sobie ci przeszkadza, możesz to zmienić. Nie trzeba być idealnym, żeby siebie lubić. Rób to, co sprawia ci satysfakcję. Każdy jest czasem smutny, bez wyraźnego powodu. Ważne jest to, czy sami z siebie jesteśmy zadowoleni. Masz wpływ na swoje samopoczucie. Jak dobrze, że już jesteś. Inni mogą mieć na ciebie wpływ, ale to ty decydujesz, jaki. Wybaczaj sobie błędy i ucz się na nich. Ciało to twój przyjaciel. Warto próbować nowych rzeczy. Zaprzyjaźnij się ze sobą. Życzę nam, kochani, tego, aby takie myśli towarzyszyły nam w tym roku szkolnym, nam, naszym uczniom, abyśmy nie wychodzili z zielonej przestrzeni, którą zbudowaliśmy lub którą budujemy, żeby otaczała nas taka niewidzialna bańka, przez którą nie wpuścimy żadnych energetycznych wampirów, marudów, osób, które chcą nam obcinać skrzydła, ale będziemy widzieli dalej, będziemy wizjonerami i będziemy widzieli to, czego inni nie widzą. I zaprowadzimy ich tam, ponieważ tam, gdzie kogoś zaprowadzimy, my też tam docieramy. Zatem niech same piękne miejsca będą przed nami. Ja Wam dziękuję za te minione 5 lat, za to, że byliście dzisiaj, mimo tego, że było takie opóźnienie. Jestem Wam naprawdę wdzięczna za to. To się nazywa przyjaźń, taka, mimo tego, że internetowa na łączach, ale cieszę się ogromnie, naprawdę to jest dla mnie skarb, że tutaj jesteście i że możemy się razem spotkać i wspólnie świętować, bo bez Was by tego nie było. Mam nadzieję, że podobają Wam się pomysły, które się pojawią w tym roku i że będziemy wspólnie tę drogę przechodzić. Cudownego wieczoru Wam życzę. Dobranoc.